idę i idę, od te babi góry, aze do Grudziądza. Ale chyba żem się stracił, bo strasznie dziwne to miastecko. O, dzień dobry, witajcie! O, dzień dobry, dzień Cóż dobry, to za gaździna? Jo, jest Pietrek, cześć hopy! Servus, jako to wam na imię? Wiktor. Emil. Nurek. Ale tu nad wami urzęduje co? Babcia? Tak. Nie zodno babcia i no... Burmistrz, najdłużej urzędująca w Polsce. Burmistrz, bo urzęduje już piątą kadencję, proszę pana. Jak to? Jak na dzikim to? Zachodzie i wytrzymuje to wszystko. Może zaczniemy od zoo naszego, które się w tym roku właśnie rozbudowało. No i woznice, myślę, zostali przywitani przez rodzinę Dalton i dobrze ze Nozlaki lub wybawił w końcu. O, jeszcze jedną wnuczkę, Julię. Cześć, dziewco. Pójdziemy zobaczyć, jakie rybki tutaj u nas pływają. Jakie złote rybki. Cześć, lama. Wystrasyła się górola. Opiekujecie się nimi? Tak, no i dobre. Staramy się raczej paszami nie karmić. Tu mamy kury domowe. No to jo idą popatrzeć, czy tam jakie jojko będzie. Papugi faliste. Właśnie 3 dni temu wylęgło nam się pierwsza w naszych dziejach papuga. A w następnej klatce... Perliczki. Tylko w moje piersi, Julka, no, ty! Do Pietka, smarujemy. Gonić Pietka. Do kus. Teraz to my zwiedzamy wos. Ty, dajcie, dokarmimy turystów. A co, ona chciała cię zjeść? Zjeść mi bolo. Co? Bolo? To ty wiesz, jak to się nazywa? Takie kowbojskie to jest bolo. Spróbujemy wywołać indyka. A to jest świnia wietnamska. I doskonale tu się czuje, co? Doskonale się tu czuje. Do rady. A tam mamy takiego pięknego, dorodnego strusia. Strusia, tak. To jest dopiero ptasisko. Nawet można na dzikim zachodzie w Kansas City spotkać wielbłęda. Bardzo dobrze się zaklimatyzował. Dla mnie ciekawie wygląda, a ze wełnę stracił normalną sprawa dla wielbłęda o tej porze roku. Tu są kangury? Tak. O, jeden idzie do nas. Będzie pora leżakowania. Mamy alpaki, kuzynostwo wielbłądów i lam. To jak wyrośnięto łowca. No. One jak idą spać, to szyjami się i stworzą takie serce. Co to takiego? Słuchaj, to jest największy osioł świata. Na całym świecie ich żyje około 200 sztuk. Jeden tu. Jeden tu, akurat tu. Ale śpas. Hej, teście tu wystawili takie całe miastecko, jakoby na dzikim zachodzie. I co tu można porobiać? Przejdziesz się na prawdziwym byku, zaprosimy cię do salonu, przejedziemy się pociągiem westernowym. No to wartko, lecimy, bo szkoda czasu. Hej! Szeryfy, będziecie mi dopingować? Tak! Czy masz? No to jadamy! This is Rodeo! Jasne! To nawet można popróbować krowy podoić. O, jak z tymi. Lata praktyki. Widać, że tak, ze siłę mocie i ochotę do jedzenia. A tu co? Rozmaite sery, chleby ze smalcem na nos czekają. Zapraszam serdecznie. Mamy ser, który dojrzewa w okresie 2, 4 i 6 miesięcy. To także smalec mięsem i masło. To jak wy taki smalec robicie na bogato? Tutaj na nizinach. Potrzeba magii. To recept, które będziesz miał rodzinną taką, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Ale ja lubię naturalne rzeczy, oj tak. Nie ma to jak takie prawdziwe łosypki, chleb ze smalcem. No, teraz kiedy my już się pokrzepili, to mamy siłę na dalsze rozgrywki. Na dzikim zachodzie taki śpas, że nawet może szeryf no z ciuchcią powozić. No to co, jademy? Jademy. Hej! Ja tu dzwonią na odjazd. I wio. Co to? O Jezu, coś się dzieje. Macie! Nie, nic nie mamy, nie! Mocie to turbo, mocie. Kapelus to jest łysą połą. O, psio, krew, łod, łod, panie. I no życie darujcie! Co teraz robić, pani Nie denerwuj się, podejrzewam, że dzisiaj jeszcze to odzyskasz wszystko. Z nawiązką.
kapelusz, ciupaga, mobilny zestaw górala. Zaprowadzę cię do naszego salonu. Ty nie wiadomo, kto tu jest jako w gości, a kto może cię wnet napadnąć. Dokładnie. Wszystkiego można się spodziewać u nas. To pójdźmy w końcu podziwiać te pokazy kaskaderskie jazdy konnej jak na Dzikim Zachodzie. To niesprawiedliwe. Ho, to zaś Daltonowie idą, dopiero będzie pokaz. Dopiero będzie się działo. Pani burmistrz, otrzymam kiecko, tak, tak, bo to, kiecko, o kiecko, tak, kiecko. Musi być, co to tu mamy dobrego? Ej, witajcie, to coś... Zapraszamy. Poczęstujecie nas. Świeży kefir, maślanka smakowa oraz naturalna, a także orzeźwiające napoje i jogurt Iron. Jaki teraz smak inny? Mleczny. To ja wolę truskawki. Tak? W takim razie. A to będzie o smaku kiwi. Nie, no jak szarańcza. Wszystko my zezarli. Teraz mamy siłę, hej? Pani burmistrz, no to teraz my są w miasteczku Lucky Luka? Tak, w miasteczku Daltonowo. Po prostu Daltonowo powstało z myślą o tych naszych najmłodszych, którzy na to zwiedzają, żeby mogli sobie tutaj pobiegać, zdjęcia pamiątkowe porobić, rodzice, żeby sobie odpoczęli, usiedli i miło spędzili czas w Daltonowie. Pięknych dam. Tylko u nas, tylko w Kansas City. Dlaczego wy chcecie mnie napadać? Ratunku! Ratunku! Zaparli górala do klatki, a ja niewinny! Idziemy w końcu coś ich zje. No idziemy, idziemy. No to Pietrek, teraz musisz spróbować naszych kowbojskich specjałów. Jak zjesz, powiesz nam, czy smakowało. O właśnie, widzę, że pan kucharz przyniósł nam stek wołowy. Z frytkami stekowymi, najdłuższe żeberka, jak prawdziwe będzie. Z bizona. No ja bym jeszcze ci zaproponowała, jak jesteśmy w Ameryce, prawdziwego kowbojskiego hamburgera z wołowiny. O, to jest dopiero siarcysty hamburger. Dziękuję bardzo. No to najpierw hamburgera zjemy, a potem steki, żeberka i będą mieć siłę ze hej. No Julia, ty dostała. 3-4. Hej. Jak to się w ogóle porobiło, żeście takie coś wymyślili, co by cały Dziki Zachód tutaj koleg Rudziądza w Polsce urządzić? To był sen. Naprawdę. Ale. No i co? No to spełnienie snu. Ale heca. To znakiem tego, że marzenia się spełniają. Spełniają, tak jest. Stworzyliśmy taki mega park rozrywki.
strasznie dużo ludzi potrzeba, co by to wszystko utrzymać i tu wszystkich gości ugościć. Pracuje tutaj mąż, syn, córka, wnukowie, ja. Mamy tu krainę morskich stworzeń, mamy delfiny, mamy rekiny, rybę piłę. Merlin błękitny z taką dzidą, że hej! To są sztuczne makiety, żeby ci turyści sobie mogli zobaczyć, jak wygląda na przykład stonka, mucha domowa. I bez żadnej lupy, ale ze wszystkimi szczegółami. Hej! 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 Widzieliście takie szpasy, co by taką gadzina prawdziwa się rusała łognią, wodą, rzygą? To naprawdę w tym parku rozmaite atrakcje można spotkać. To jest taka ścieżka edukacyjna, specjalnie przygotowana dla dzieci. Jademy! Hej, to jademy do krainy bajek! Prawdziwy, żywy Rzymianin, a to co to takiego? A to jest krzywy domek Asterixa i Obelixa. Hej, no to trzeba wleźć do środka, chodźcie! Widzieliście, że nawet woda do góry leci? Ciekawym, co się takiemu przyda ciupaga w goszczy. I będzie teraz kowboj z Dzikiego Zachodu, nie z pistoletem, ino ciupagą. No to jak widzicie, teraz już po mnie. I to już koniec. Hej! Hej! Dobra, 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 dobra.